O Wyżle Weimarskim widzą Państwo piękny pies. Pierwsze wyżły, podobne do tych weimarskich, znane były na terenie Niemiec już w XVII wieku. Weimarskie wyżły swój obecny wygląd, a przede wszystkim predyspozycje zawdzięczają Karolowi Augustowi Weimarskiemu. Stąd od jego tutaj przytomka też nazwa tej rasy. Weimar, miasto w Niemczech. Karol August Weimarski krzyżował niemieckie wyżły z francuskimi pointerami. Mogły się tam domieszać także inne rasy kiedyś, kilkaset lat temu. No i tak powstały wyżły weimarskie. Dzięki temu właśnie, że zostały połączone te francuskie pointery z wyżłami niemieckimi, wyżły weimarskie potrafią zarówno tropić, wystawiać, jak i aportować.